Jakie jeszcze rzeczy z bliska można kupić w sklepie? Aby to sprawdzić, Kasia udaje się do marketu, gdzie czeka na nią ekspert do spraw lokalności, pan Michał Wójcik. Panie Michale, chciałam zapytać, czy w dzisiejszych czasach w tak dużym sklepie możemy kupować lokalnie? Tak, zdecydowanie da się. Mamy program dostaw lokalnych w ramach programu Prosto z Pola. Współpracujemy z małymi producentami, dostawcami. W ramach tej współpracy wspieramy rolników, zarówno jeżeli chodzi o jakość oczekiwaną produktów dla naszej sieci, jak i całą infrastrukturę techniczną. A co to daje nam, konsumentom? Plusem takiej współpracy jest szybkość dostaw, reakcji na potrzeby zamówień ze strony sklepów, przez co klient otrzymuje dobrej jakości towar w bardzo szybkim czasie. To, co mnie bardzo często denerwuje w sklepach, bo przecież mieszkamy w kraju podziemnych pomarańczy, czyli ziemniaków, to, że bardzo często one są zagraniczne. A tu? Tutaj polskie. Lokalność to także polskość. Jak tylko mamy możliwość zakupów ziemniaków z Polski, to kupujemy ziemniaki tylko polskiego pochodzenia. I pamiętajmy, że kupowanie lokalne to także kupowanie produktów polskich. Ale lokalność to nie tylko produkcja, ale też przetwórstwo. Te świeże, lokalne produkty możemy przetworzyć tu, na miejscu. Zobaczcie, tutaj mam mieszankę drewna bukowo-olchowego. O, tak to wygląda. Wystarczy na przykład kawał mięsa zamarynować, wrzucić na 3,5 godziny tu do wędzarki i na miejscu, babam, mamy takie oto przepiękne wędliny. Powędzoną rybę wcale nie musimy jechać nad morze czy na Mazury, ale taką lokalną rybkę możemy kupić tu, na miejscu, świeżutką, uwędzoną w tej oto wędzarni.